lećcie do Peru, mówili. Będzie ciepło. Będzie pięknie, będzie czysto. Komali, banda decydentów. Się nagrywać w drodze powrotnej do Peru, jesteśmy jeszcze w Brazylii, ale jednak no muszę, bo wyobraźcie sobie, dzisiaj zostało zorganizowane losowanie i w tym losowaniu wygrałem kajutę. Także nie śpię już w hamaku w ogromnym gorącu, tylko mam kajutę razem z klimatyzacją. Tu jest klimatyzatorek, tu jest telewizor, oglądamy sobie z Wojtkiem film, on akurat poszedł zjeść, a ja jedzenie dostałem prosto do pokoju. Patrzcie na to. Mam też swoją prywatną ubikację. Razem z prysznicem, z lusterkiem. Nie muszę czekać w kolejce na prysznic razem ze wszystkimi, ale jest jeszcze jedna bardzo fajna rzecz. Mianowicie, tu są drzwi wejściowe, mianowicie mam jeszcze lodóweczkę, więc możemy sobie nasze owoce i inne rzeczy, czekolady trzymać sobie w chłodzie, tak żeby przyjemnie się jadło. Korzystając z możliwości i okazji, chciałbym Wam pokazać, jak bardzo obniżył się poziom wody w rzece w porównaniu do tego, jak było, kiedy płynęliśmy w drugą stronę. Ponieważ tu już dopływamy do Tabatingi, więc już kamerę wyciągać będę. Ta cała skarpa, którą widzicie, normalnie jest pod wodą. A ten dopływ rzeki tutaj sięga zazwyczaj od drzew do drzew. Teraz jest około 10 metrów niżej już. O, taka jest właśnie różnica wpływów na Amazonce. Po 10 metrów porze suchej, jak akurat teraz taką porę mamy. Na początku tego nie było widać, jakby pływałeś wśród kanałów, ale tutaj już zdecydowanie ta różnica jest. Czekaj, jak będzie wyglądał Iquitos, do którego dotrzemy już za kilka dni, wracając do Peru. Powiem Wam, że w sumie 21 dni spędzone na łódce, dużo czasu do relaksu. Dlatego też specjalnie nie nagrywałem, bo nie ma tu za bardzo co nagrywać. Cały powrót przez Brazylię, przez całą Amazonkę w zasadzie wygląda tak. Parę wschodów słońca, parę zachodów słońca, kilkanaście. Ale na pewno widzimy się w Peru. Mieliśmy szczęście takie, że zabrali nas na wycieczkę w okolicy tutaj, do jeziorka, które się nazywa Funai, gdzie jest dużo Indianów, którzy dostają rzeczy od rządu. Jedzenie, między innymi ubrania. Zresztą zobaczcie sami. A ja zostałem zabrany przez moją koleżankę na wycieczkę po miejscach, które jeszcze mają trochę wody. Tutaj wcześniej woda była aż po samym domu do góry. Wszystko było zalane, ale teraz nie ma wody. Nie wiem do końca, gdzie płyniemy, ale mam nadzieję, że będzie ciekawie. Thank you.
więc zostałem zabrany do środka dżungli, do domu lokalesów, do domu Indianów, którzy żyją sobie z uprawy owoców w zasadzie, można by powiedzieć, i warzyw. Tu jest sporo drzew owocowych, na przykład jest tu owoc taki, który jest połączeniem cytryny, limonki i pomarańczy. Jest kwaśno-słodki i je się go razem z solą, posypując solą. Kwaśna. Ale dobre. I oprócz tego jest tu mega spokojnie. A pani domu zajmuje się obieraniem juki. Później robi z tego farinie i sprzedają, zarabiając sobie na życie. A tak ludzie sobie mieszkają w takim oto domku. Jest przedsionek, gdzie można sobie poodpoczywać. A tak wyglądają pokoje. Moskitery oczywiście, bo komary gryzą jak cholera i bez tego się nie da. Jak się robi farinie? Właśnie tak. Taka duża tarka jest, na której się ściera jukę. I z tego powstaje taki proszek. A następnie się wrzuca to na ogień do podsmażania, do wysuszenia. Co ciekawe, tutaj w tej wiosce, jak ktoś już czymś się zajmuje, to zajmuje się tym już całe życie. Ta pani tutaj robi farinę od ponad 50 lat. Wyobraźcie sobie, cały czas tylko mieszając, przygotowując na tarce taki proszek i później go smażąc. A zanim ten proszek można będzie wrzucić na patelnię, zanim go można będzie zmielić, to w drobniejszych częściach juka jest przechowywana około miesiąca czasu, żeby trochę się przesuszyła. Siemaneczko, wróciliśmy do Bella Vista, czyli portu na północy Iquitos, ponieważ Erik zabiera nas na wycieczkę do dżungli. Jego znajomy ma całkiem sporo ziemi, kilka jeziorek, więc jest szansa, że nawet popływamy w wodzie. A dla ciekawostki zobaczcie sobie, jak wygląda ten port, do którego odpływaliśmy do dżungli. Daleko trzeba iść, żeby do łódek dojść, a wcześniej były już, no to już bym pod wodą był wcześniej. Więc lecimy dalej. Dzisiaj już musimy dotrzeć do domku Denesa. W samym środku dżungli. Oczywiście gumiaki muszą być, bo bez gumiaków jest ciężko. Pies się do mnie przyczepił, bo jem kanapkę. Siema. Ale sam jestem głodny niestety. Niestety, niestety. Ostatni dzień, jutro samolot do Limy. No i zapraszam was po raz drugi do dżungli. Dopłynęliśmy, patrzcie jak nisko woda jest. Idziemy, jesteśmy teraz w dużej grupie, bo mamy dwie Chinki. Jest z nami jeszcze Nadia Peruwianka i dziewczyna z Belgii, więc jest nas tu więcej dzisiaj. Jest mega, mega gorąco. Znowu tak. Jako, że idziemy całą grupą, mamy też swoje barwy wojowe. Takie właśnie czerwone, a zrobione z owoca. Niestety nie zorientowałem się na tyle, żeby tego nagrać. Idziemy teraz na jeziorka, tak jak wam wcześniej wspominałem. Podobno mają być czyste. Jest to dżungla, więc nie wierzę w takie coś jak czyste, dlatego ja chyba sobie odpuszczę pływanie w wodzie po tym, jak Wojtek był chory 2 miesiące temu, przez tydzień cały. A w zasadzie już doszliśmy do tego jeziora, patrzcie. I to ma być niby czyste. Tak. To ma być niby czyste. To jest super czyste. Ziom, ta woda wygląda jakby z kibla wypłynęła. Co ty, to jest naturalne jezioro. Chodźcie, tutaj mam ponad 200-300 pineapple. To są pineapple. Wszystkie te kwiaty? Zobacz. Mhm. No, listy. Ananaski. Mieliśmy już wracać, ale postanowiliśmy, że jeszcze chwilę zostaniemy.
wróciliśmy do dżungli na wycieczkę do miejscowości, która nazywa się Jaguas. Zobaczcie, jak Indianie mieszkają w środku dżungli. Niby daleko od cywilizacji, ale panele słoneczne mają. Irek przewodnik chce zabić wszystkich. Esto usaban antes para cortar el pelo, cabello. Esos son muy peludos. Bueno. Usaban antes, nosotros también usaban tijera. Wow. Sí. Te strzałki, które ostrzy się na zębach piranii, później macza się w truciźnie, który pozyskuje się z żaby. Chyba. I strzela się tą długą taką bronią, co tutaj pani trzyma, do różnej zwierzyny. I ta trucizna paraliżuje i jest upolowana. Siemano, żyję. Byliśmy w Limie parę dni i teraz już nie wyjeżdżamy. Jesteśmy lekko za miastem i chcemy łapać stopa. Niestety miejsce, które zostało nam polecone, jest do niczego, bo miały być kontrole policji, nie ma nic. Szeroka autostrada, fajne pobocze co prawda, ale wszyscy zapieprzają, dlatego idziemy, zmieniamy miejsce. A jeżeli myślicie, że przez to, że jesteśmy w Peru, będzie ciepło, no to możecie się pomylić, dlatego że w Peru są 28 stref klimatycznych z 32, które istnieją na świecie. I w Limie akurat jest zima, a oznacza to, że mamy stopni teraz poniżej 15. Więc nie jest zbyt gorąco, dlatego kurtka. No i Wojtek mówi, że przechodzimy na drugą ulicę, na drugą stronę. Może nas nic zabije. Ale teraz. W każdym razie jedziemy na inne miejsce, mam nadzieję, że będzie lepsze. I udajemy się już dzisiaj do Ica, a tam
niespodzianka ciepła. Udało się złapać tiram po godzinie czasu łapania. I jest to drugi tir w tym kraju, także jest dobrze. Prawie do celu, zostaje nam niedużo. Więc jest lepiej niż myśleliśmy, na środku autostrady też da się łapać i się zatrzymują. Dotarliśmy do miejscowości, która się nazywa Ika. A niespodzianka, którą wam wspominałem, czeka tam u góry. Idziemy po wydmach. Piasek jest dość chłodny. Pogoda też nie jest zbyt kolorowa, dlatego jestem dalej w kurce. Zapadną się piasku. Kurde, ciepło. No, trochę będzie wychodzić. No nic. Widzimy się tam. Tadam! Proszę bardzo, jak na pustyni. Prawie jak w Maroku, tam gdzie nie dotarłem. A patrzcie na to. Piękna oaza. Słońca nie ma. No i może i lepiej. Rozczarowany jestem tym miejscem trochę. Chciałem, że będzie fajnie, ale taka tuta. No nic. Jak chcecie zrobić wyjątkowe, pamiątkowe zdjęcie razem z oazą, to musicie się ustawić kolejkę. Patrzcie, ile tu przyjechało pojazdów. Masa ludzi jest, każdy tylko czeka, żeby zrobić sobie sweet foteczkę, podskoczyć do zdjęcia, bo przecież jest taki oryginalny, nikt tego nie ma. Tak, wiem, trochę jadę po tym miejscu i po ludziach, ale naprawdę jestem mocno rozczarowany. No nic, podziwiajcie widoki, bo ja mam ich dość. Siemaneczko, dajcie w Cusco. Mamy godzinę 3:40 i parę i wybieramy się na Machu Picchu poprzez Alcan Trek. Kilka dni, parę tysięcy metrów nad poziomem morza, w porywach do 4,5 nawet. A teraz pakujemy się do busa, żeby dojechać do początku treku, także do zobaczenia na miejscu. Zimno. Hej, ten odcinek już dobiegł końca. Dzięki, że go obejrzałeś. Mam nadzieję, że Ci się podobał. A jeżeli tak, to daj mi znać, zostawiając łapkę w górę i pisząc w komentarzu. Ewentualnie jakie masz pytania, również tam możesz zamieścić. A jeżeli jeszcze tego nie robisz, na ten jest przycisk, aby subskrybować kanał. Do zobaczenia w podróży. Wojtek, już masz przyjaciela? Ziomeczka nowego, no. Do sutka dzisiaj dobiera. To musi być ona w takim razie. Na pewno. O, idę w górę. Idzie mi dać buzi. Beso.